Witam wszystkich hodowców w Polsce. Nazywam się Stefan Jurczyk i moja żona Elfryda. Witam. Która tak samo lotuje ze mną, to znaczy, jak to się nazywa, u nas Schlagemeinschaft, w Polsce tandem. Żona jest wielką miłośniczką gołębi pocztowych od 2008 roku. Przedtem nie miała żadnego kontaktu z gołębiami. Dzisiaj mogę powiedzieć, że żona, chwytając gołębia do ręki, powie, czy to jest gołąb dobry, czy nadaje się na niedzielną zupę. Chcę wam powiedzieć, że nasza hodowla jest oparta na oryginalnych gołębiach od André Bellens z prowincji Antwerpen. I tu, jak widzicie, to są przodkowie tych właśnie tej rasy. Te wszystkie gołębie były w posiadaniu u nas na gołębniku. Tak samo są na naszej stronie. To na przykład jest ta 84, jest córką naszego 206, który ma dzisiaj, w 2016 roku, 13 lat, dalej zapładnia wszystkie młody. Jak na pewno zauważycie, że trochę się mi po polsku już źle mówi, to nie znaczy, że nigdy nie umiałem, ale jak się trzy języki, czyli śląski, i niemiecki, i polski razem pomieszają, no to sami sobie możecie wyobrazić, jak się źle mówi. To są nasze osiągnięcia z ostatnich lat. Tu jest na przykład najlepsza samica w regionie. To jest ta. Tu tak samo. Z innego roku. Tu jest osiągnięcie zdobycia mistrza oddziału Birsztat. No i inne wyróżnienia, tam wtedy zdobyliśmy prawie wszystko, co było do osiągnięcia. Te gołębie są wszystkie dzisiaj w rozpłodzie, bo po takich gołębiach należy dalej prowadzić hodowlę. Tu jest najlepsze osiągnięcie, zdobycie pierwszego konkursu z lotu Burgess, 532 km przeciw 11 764 gołębiom. To właśnie zdobyła ta samica. W danym roku zdobyła 12 konkursów na 13 wkładań i po zdobyciu tego osiągnięcia w następnym locie, jeżeli by była weszła, byłby następny pierwszy konkurs. No ale przesiedziała 2 minuty, więc możecie sobie wyobrazić, że nie mogła zdobyć, tylko zdobyła szóstkę. U góry są nasze osiągnięcia w Hesji, to znaczy jakby w województwie. No od 2013 to widzimy raz, dwa, trzy osiągnięcia. Byliśmy 2 razy na 13 miejscu. W tym roku jesteśmy z naszego regionu też na 13 miejscu w sekcji, ale jako jedyni z naszego regionu 451. Tu jest gołąb, którego zakupiłem. Kupowałem go pół roku, ponieważ co już miałem go kupić, to był droższy. Co dzwoniłem, co po niego chciałem przyjechać, znowu był droższy. No ale na swoim postanowiłem i tego gołębia kupiłem. Dlaczego go kupiłem? Po prostu to był jeszcze jeden przedstawicieli gołębi Bellensa z takim okiem, który był jeden z najważniejszych gołębi u Bellensa, to był Koby. Znaczy z numerem 410 z 86 roku. To jest właśnie przedstawiciel tej rasy. On u nas tylko jeden rok
był płodny, później już nie był, dlatego że on był lotowanym gołębiem. Ale wydał wspaniałe gołębie. Tu dalej są, to jest na przykład jego syn. 795. I tu teraz jego córka. Muszę ją poszukać. O, właśnie to jest córka. Które w 2013 zdobyły razem i 2013 i 2014 zdobyli obydwoje brat i siostra 43 konkursy za 2 lata. No więc takie gołębie trzeba przeznaczyć do rozpodu. To są dalej nasze puchary w oddziele, w regionie, w Hessen już pokazałem. Więc nie chcę wam nudzić z pokalami czy pucharami. Chcę więcej opowiedzieć o hodowli, o prowadzeniu hodowli oraz różnych ciekawych rzeczach. Teraz wam chcę powiedzieć trochę o tej rasie Belins. Co to są za gołębie? To znaczy, ile procent dokładnie nie wiem, ale z mojego doświadczenia i z tego, co dowiedziałem się od Belinsa, to będzie tak około 50% Jansenów, czyli Deklaków, czy ostatniego Borgmansa, to też są te same gołębie. I drugie 50% to były gołębie dalekodystansowe, czyli te ciemne gołębie, to były gołębie od braci Gebrüder van Laar, znaczy braci van, to jest von, to się tak nazywa, van Laar. No, te nazwisko van Laar się nazywają. To byli hodowcy, chyba tylko jeden żyje, który jeszcze do dzisiaj dobrze latują na dalekich dystansach i niedaleko mieszkają od Belinsa. Krótko powiem o Belinsie. Belins w tej chwili powinien na moim ten mieć 82 lata. O dużym jeszcze zainteresowaniem dla gołębi, chociaż nie ma już swojej rasy, bo po prostu każdemu, do ostatniego gołębia, każdemu chciał dać dobrego, a ponieważ tak szybko już później nie mógł tych gołębi rozmnażać, dlatego że nigdy nie miał dużo gołębi, nie był jakimś takim hodowcą, który był drogim, bo możecie sobie wyobrazić, że gołębie kosztowały 125 marek sztuka, a później 125 euro, to te gołębie nie były wcale drogie. Gdzie indziej kupowano gołębie o nie takiej wartości, a kosztowały 3-5 razy więcej, czy tam 10 razy więcej. Belins po prostu miał kilka takich różnych schorowań. Był operowany na serce. Później w ostatnich latach, gdzie żona zmarła, załamany. Musimy też to zrozumieć. Musimy wiedzieć, że to jest hodowca o dużym charakterze. Uczciwy hodowca. Ja nawet gołębi już od niego dzisiaj nie kupuję, a za każdym razem, co do Belgii jadę go odwiedzić. To musicie sobie pomyśleć, że to jest jakiś szacunek dla tego hodowcy. Chociaż nie miałem wszystkich gołębi od niego, ale bardzo go szanuję. Szanuje go cała Europa. Dlatego
że musicie sobie wyobrazić, jeżeli Belec przyjedzie do Dortmundu czy do Kassel, a wejdzie o 9 do hale numer 1, to o 12 jeszcze w tym samym miejscu będzie stał. Dlatego, że ma tyle znajomych, tyle hodowców, z każdym tylko porozmawiać 3 słowa, to z tej hali się on nie ruszy. On przeważnie jedzie do tego i nic nie widzi. On tylko po prostu jak przyjeżdża, teraz już w tym roku, ostatnim roku nie był, bo już swój wiek mu na to nie pozwala. Chyba, że go ktoś z młodszych hodowców jeszcze zabierze, czy Van Dijk, czy Eddie Jansen. Ale sami wiecie, jak to jest. Ja wam powiem tylko taki przypadek, który mnie bardzo wzruszył i wiem, jak to jest. Jak zachorował Alfred Koczy, a ja już tu byłem w Niemczech, pojechałem na 3 dni do Polski. Sprawów miałem do załatwienia masa. Rodzina ucierpiała, a ja pojechałem chociaż na 2 godziny do Alfreda Koczego. Pamiętam go dzisiaj jeszcze, jak siedzi w piżamie przy tym stole i łzy w oczach i mówi: popatrz, ty przyjechałeś na 3 dni do Polski i mnie przyszedłeś odwiedzić, a wszyscy, którzy ode mnie super gołębie posiadali i tego, to dzisiaj mnie nie znają. Nim przyjdzie mnie nikt odwiedzić, a już tylko mam, może tylko parę dni, przepraszam, telefon. Ja mam duże kontakty, więc zawsze ktoś może przeszkodzić. Co chciałem powiedzieć właśnie o tym Alfredzie Koczym, że naprawdę tak jest. Powinniśmy szanować jeden drugiego. Jeżeli nam dopomógł, czy chciał nam jakieś dobre gołębie sprzedać, bo nie zawsze to tak jest, że na przykład może ten hodowca chciał dobre gołębie dać, jeżeli ktoś nie umie z tymi gołębiami się obsługiwać, czy źle karmi, czy nie ma dobrego gołębnika. Więc ten hodowca może wtedy wam najlepsze gołębie odsprzedać, czy podarować ze serca, a ten drugi hodowca z nimi nic nie tego, to tylko mu popsuje nazwisko, a sami wiecie, że dużo hodowców na przykład drugim ubliżyło w ten sposób, że podali te gołębie, nie chciały u mnie latać, tak, ale przeważnie tak było. Ja już sam się z takimi rzeczami spotkałem. Później te gołębie zostały oddane, podarowane do następnego hodowcy. No, ten hodowca wychowywał z nich najlepsze lotniki, jakie w życiu posiadał. Wszystko się już zdarzyło i będzie się zdarzać, więc szanujcie drugiego hodowcy. Jeżeli widzicie, że po prostu wam chce dopomóc i wam jakieś rady daje, jak prowadzić gołębie, jak karmić, czy na przykład doradzi, jak te gołębie sparować, to bądźcie z takim hodowcą, bo naprawdę możecie się dużo nauczyć, co was nic nie będzie kosztować, a nie wszędzie można taką tego. Tu są na przykład w Niemczech hodowcy, którzy są bardzo ordynarni. No, jak się go zapyta, jak karmić gołębie, to mówi: no, a jak ty karmisz? No, jak on mówi: no tak, no to ja tak samo karmię. No wiecie co, to nie jest odpowiedź. To niech lepiej nie powie nic, niech nie powie, że nie chce odpowiedzieć, albo niech powie, że to mu i tak nic nie to pomoże, ale głupią odpowiedź to ja też nie lubię. Więc
albo konkretnie odpowiedzieć, albo po prostu, albo nie kłamać, bo to nic nie daje. Ja po prostu zawsze mnie interesowało karmienie gołębi, więc pytałem się różnych hodowców, czy to w Polsce, czy w Niemczech. No bardzo dużo mi mówili, jedną łyżkę na jednego gołębia i więcej nie dają karmy. No naprawdę to jest jedna z większych bzdurów, bo sam to sprawdziłem. Ja zawsze co wiem, co tego najpierw sprawdzę, a później o tym mówię. Bo nie trzeba mówić to, a później sobie wariata z siebie robić. Tak? Jedna łyżka nie wystarczy na gołębia. Dlaczego? Wam to tak powiem. Może jakby to był dobrej jakości karma, która by była karmiona od lotu do lotu, to mogę sobie to wyobrazić. Do 200 km, do 200, do 300 km, może to wystarczy, ale jeżeli teraz będą te loty, na przykład pod wiatr i będzie upał, to nie wystarczy. Naprawdę mieliśmy kiedyś 14 samic, ja sobie taki małe krzesełko przyniosłem, wziąłem dużą puchę, łyżkę i karmiłem te gołębie. No i co wyszło? Co wyszło? Że 14 samic, które dokarmiłem do syta, jak ja uważam, że one miały być do syta, no to mi zjadły 28 łyżek. Więc niech mi ktoś nie opowiada bzdur, że tego. Może jakbym karmił jęczmień, to może by 14 wystarczyło, bo gołębie nie lubią jęczmienia. To by wystarczyło 14 łyżek i by tego, ale na drugi dzień by mi tą puszkę zjadły te gołębie. Więc hodowcy uważają, że każde to, co wiedzą, to jest jej własną tajemnicą. No może z jednej strony to jest jej tajemnicą, ale posłuchajcie. Hodowla gołębi pocztowych nie zaczęła się dzisiaj i nie skończy się jutro, tylko jeszcze troszeczkę potrwa. W Niemczech będzie za niedługo, nie potrwa to tak długo, będzie koniec, ale u was jeszcze w Polsce będzie to trochę dłużej, czy w Belgii też członków ubywa, więc nikt się nie urodził, który wszystko wiedział. Ja wiem strasznie dużo, ale nie wiem wszystkiego. Dowiaduję się niekiedy różne rzeczy, których nie wiedziałem. Po prostu trzeba słuchać, nie śmiać się z innych, bo oni po prostu się tego uczyli, czy tego. Tak samo żaden nie był profesorem, tylko musiał z tych książek się nauczyć. I jeden profesor umie to dalej przekazać, ten drugi będzie mówił 100 lat i nikt tego nie zrozumie. Na przykład, co mnie bardzo wzruszyło, to było to, że Pitt Verret, który pisał reportaży, który pisał książkę, który o nim były nagrane filmy, on potrafił rozmawiać 4 godziny, ale wyście nic z tego nie wiedzieli. Naprawdę. Możecie sami sprawdzić. Na pewno nie jeden już czytał czy słuchał, którzy rozumie po niemiecku czy po holendersku, że podzielicie się z tym moim spostrzeżeniem, że to był tak zwany hodowca, który bardzo dużo wiedział, bo musiał wiedzieć, dlatego że był na najlepszych gołębnikach, wszędzie starano, był poważanym hodowcą i na pewno wiedział, które gołębie mają dobre oczy, które mają dobrą muskulaturę, bo był miłośnikiem tego, ale tego za bardzo nie chciał przekazać. Po prostu dwa gesty pokazywał tu tego i ciągnął za dziób.
gołębia, sprawdzając charakter. Te dwie rzeczy, ale tego on omawiał, jak te gołębie leciały, ile one konkursu zrobiły, wszystkie racje wypisał tego, ale więcej nie zdradził tajemnicy. No niestety mnie się to nie podobało i powiedziałem, że jeżeli kiedyś będę pisał jakąś książkę, czy nagrywał jakiś film, to tego nie zrobię, dlatego że powiedzcie sami, hodowcy, skąd mają się dowiedzieć hodowcy, młodzi, którzy zaczynają. Dla nich to jest, będzie coraz to trudniej. Kiedyś w latach 70. czy 60. wszyscy karmili pszenicą, trochę kukurydzy i czysta woda. Wtedy było łatwo wejść do hodowli gołębi pocztowych. Dzisiaj jest to trudno, trudniejsze, bardzo trudniejsze, po prostu wszystko jest tak drogie, gołębniki są drogie, gołębie są drogie, karma jest droga, tak samo wiedza, książki, wszystko jest bardzo drogie, więc jest gorzej dzisiaj wejść do hodowli i po prostu wejść na jakieś miejsce w oddziele hodowcowi, który dopiero zaczął. Zdarzają się takie sytuacje, że młody hodowca zaczyna, zrobi sobie tą pracę, wywozi te młode gołąbki po kilka razy na tydzień, no i dorówna hodowcom, którzy patrzą, co się dzieje. No, dobrze, że to jest, bo ten hodowca już ma swoją uciechę, ale to nie jest ta droga taka, bo po prostu ja nie kupuję gołębi z takich gołębi, którzy hodowcy w ciągu tygodniu po dwa razy gołębie wywożą. To te gołębie u mnie nie będą konkursów robić czołowych, niedobrze nie polecą i ja je w końcu przeznaczę do kuchni. Dlatego, że ja nie wywożę i nie będziemy nigdzie wywozić gołębi w czasie tygodnia, więc musicie patrzeć, gdzie zakupujecie. Tak samo, jeżeli chcecie lotować wdowami, to powinniście zakupić u gołębie u hodowcy, który tak samo też wdowami, gołębiami takimi leci, czy misami, czekami, prowadzi te wdowieństwo, nie wiem jak to się po polsku nazywa, czy to tradycyjne jest, czy tego, to znaczy ja wam powiem, samicami wysyła i samcami, dlatego że hodowca, który tylko leci samymi samcami, nie ma wyselekcjonowanych samic, jeżeli chodzi o parowanie się samic pomiędzy samicami, czyli tak zwane ciepłe siostrzyczki, czy tam ciepłe, czy lesbijki, jak to tam mówią. Nie wiadomo, że ten gołębnik nie jest wyselekcjonowany. Jeżeli ktoś wysyła samce i samice, to się stara te na przykład ze swojej hodowli te samice usuwać, bo to są duże problemy i potrzebuje taki hodowca około 5 lat. Po 5 latach już będzie miał spokój z tym, te samice nie będą się parować, bo po prostu je tego usuwa. Więc kupując u hodowcy, który tylko już 50 albo 40 albo 30 lat lotuje tylko samcami jeszcze raz, to raczej u takiego hodowcy bym gołębi nie polecał, żebyście kupowali, dlatego że wtedy tylko powinniście lotować samcami, ok, to wtedy można tak zrobić. No, na następnym filmie to już przejdziemy do praktycznych spraw, to wam pokażę skrzydło, jak w mojej wiedzy powinno skrzydło wyglądać, jak
co w tym skrzydle powinniśmy widzieć. I muszę powiedzieć, że André Pelinz wyhodował gołębie w 90-tych latach, które posiadają skrzydło, a dużo hodowcy w Belgii do dziś takiego skrzydła jeszcze nie mają i długo jeszcze go nie będą mieli. Nie powiem, że te gołębie są najlepsze na całym świecie, tego nie można tak powiedzieć, bo po prostu Pelinz się ukierunkował tylko w jednej dziedzinie. Pomyślał, że to jest wszystko, ale to nie jest wszystko, bo na przykład, tam mam taki przykład na samochodzie. Na przykład, jakby do Trabanta, czy do Syrenki, czy do Fiata silnik z Porsche włożył ktoś i pojechał tym samochodem na pełnym gazie, to wyleci z tego, z autobany, tak? Także to nie jest tak, więc hodowla się bardzo zmieniła. Ja po prostu mam wszystkie dokumenty, które pisałem już w Polsce, jakie były, jak te gołębie wyglądały, jakie oczy miały. Wszystko mam udokumentowane, to wam też jeszcze kiedyś pokażę, jak ja to robię. I gołębie po prostu idą z postępem. Idą z postępem, na przykład te gołębie, które ja teraz szukam, to kiedyś takich gołębi nie było. Kiedyś gołębie były uparte w Polsce, które były normalnymi gołębiami. Dzisiaj gołębie są strasznie umięśnione. Są to sprintery tu na tych piersiach mają węże takie grubości, jakbyście pół tego palca przecięli i to jest ta muskulatura, tak? Takich gołębi kiedyś nie było. No, takich gołębi nawet u Alfreda było parę, bo już wtedy to zauważyłem, ale nie było tego. Dzisiaj ja szukam takich gołębi i będę takich gołębi tego, bo czym go obleci? No skrzydłem, ale do skrzydła potrzebuje muskulatury. No przecież nie powiecie mi, że najlepsze skrzydło, jeżeli tu za mało będzie tego napędu, no to mi to najlepsze skrzydło też dużo nie pomoże. Tak samo musi być inne rzeczy, to musi się wszystko zazębiać, wszystko się musi składać razem, cały gołąb. Dopiero tego pokazuję wam o tym wysokim jakimś dobrym rozpłodowcu, czy tam samicy rozpłodowej. Sami zauważyliście, że jeżeli gołąb, który super lotował i pokonywał 20 tysięcy gołębi, zdobyła pierwsze konkursy i jeszcze miał walory do rozpłodu, że to naprawdę był nie taki gołąb, taki byle jaki, jakiś tam, tylko miał specjalne walory. Jest dużo hodowcy, którego takiego gołębia mu tam do ręki, on nawet tych walorów nie pozna, bo on nie ma zielonego pojęcia, że ten gołąb ma to, ale wszystkie gołębie mówią, wszystkie są jednakowe. To nie jest prawda. To nie jest prawda. To trzeba się długo uczyć, obserwować, nasłuchiwać od innych, nie śmiać się od innych, tylko słuchać. Jeżeli to nie jest prawda, to wtedy można ręką kiwnąć, ale nigdy się nie śmiać, bo ten hodowca też jest przekonany, ten drugi, że on po prostu to dobrze wie. Może i tak, może wie, tylko nikt tego nie sprawdził. Więc będę powoli kończył. Dzisiaj nie zdążę nagrać tego skrzydła i tych innych rzeczy,
Postaram się na następnym filmie, bo to za dużo czasu. Chciałbym wam wszystko powiedzieć, ale muszę się do tego przygotować. To dopiero pierwszy raz robię. Potrzebuję i blok, gdzie będę rysował, gdzie objaśnię oko, gdzie objaśnię termik gołębnika, jak powinno gołębnik na jednym przykładzie, a będzie to do wszystkiego. Na przykład zaobserwowałem, patrzę dużo filmów waszych, są gołębniki, które są całe otwarte. Jest to dobrze i źle. Bo powiedzcie sami, dobrzy hodowcy to po prostu wam tego nie powiedzą, ale otwarty gołębnik cały z przodu, gołębnik lotowy, to wtedy tylko będziecie mieć dobre wyniki, jeżeli będzie 4 tygodnie super pogoda, nie będzie wahania temperatury, to wtedy polecicie dobrze. Jeżeli to lato będzie wilgotne i zimne, wasze wyniki będą marne. Dlatego, że ten gołąb nie dojdzie do formy. Gołąb potrzebuje też ciepła do formy, potrzebuje dużo powietrza, ale ciepło potrzebuje, to każdy o tym dobrze wie, że to trzeba, tak jak to kiedyś było, te stare piece, mówili to na Śląsku kachlok, znaczy taki piec kachlowy. Myślę, że to dobrze każdy zrozumie, że trzeba było najpierw napalić w nim, potrzebowało to czasu, a później ten piec długo trzymał to ciepło. Właśnie to utrzymanie tego ciepła w gołębniku lotowym jest bardzo ważne, żeby cały sezon mieć odpowiednią temperaturę, żeby gołębie były we formie. Jeżeli będzie skok zimna, a hodowcy nie będą reagować na to, to będzie jedną niedzielę zrobi z 11 8 konkursów, a na następnej zrobi z 11 tylko 2 konkursy. I to jest też jedna z moich takich wskazówek dla przemyślenia niektórych hodowców. Ja to sprawdzałem, ja patrzyłem na tych hodowców i tak jak to powiedziałem, jak to widziałem te gołębniki, tak ci hodowcy też lotowali. Ci hodowcy będą dobrze lotować, jeżeli będzie 2 miesiące tylko, będą super pogody, w nocy będzie ciepło, no, gołębniki mogą być z przodu całe otwarte, może być siatka, wtedy będą dobre wyniki, ale nie odwrotnie. Na tym kończę, do następnego razu.